Napiszę wiersz jeden dziś jeszcze. Tak z ciekawości, nie z niecierpliwości. Czy to ostatni wiersz będzie mój? Nie, pisać będę wiersze, póki będę mógł. Witam, z tej strony Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Droga po drodze do Sonic Mania Plus, którym dokańczamy cierpienie w Sonic Advance 3 i w tej chwili wygląda sobie tak samo jak Sonic na widok tej gry. Wierszyk napisany przez Adama Melgesa w dzisiejszym odcinku Ocean Base. Boże święty. Ciśniemy aktualnie. Gdzie jest akt pierwszy? O, to jest pytonie. Dobra, to jest tu. I tak, ciśniemy moim zdaniem najgorszy poziom podwodny w jakimkolwiek Soniku, jazda. A to już coś znaczy. Labyrinth Zone to przy tym bardzo dobrze i udany, bardzo dobrze zrobiony poziom, który jest jak najbardziej udanym poziomem. Dobra, aha, dobra, już widzę, co mam zrobić. Aha. Ach, Jezus, dobra. Leć, Tails, błagam. Okej, okay, uff. O, tarcza. Za to muzyka jest w miarę git tutaj, to trzeba powiedzieć. No, jak mówiłem, Advance 3 muzyka jest dobra, ale to tyle. Więc no. Dobra, a jest, są te platformy, jakże świetne. A, okej. Okej, nice. No, w ogóle co miałem mówić w poprzednim odcinku? Bodajże mówiłem, że nie ma homing ataku w tej grze. Nie ma również insta shield. I nie ma nawet tego ruchu, kiedy robimy kiedy robiliśmy w poprzednich advance'ach, dwa razy w prawo lub w lewo naciskaliśmy tam strzałkę, D-pad, jak to wolicie to nazywać, jakbyśmy w powietrzu, to Sonic robił takiego dasha. Tutaj tego również nie ma, więc what the fuck. Sporo rzeczy z poprzednich advance'ów w ogóle nie ma, więc równie dobrze można byłoby to nazwać Sonic coś i byłoby dobrze, bo advance'ów to poza grafiką mało co przypomina, mówiąc szczerze. Okej, okay, tam był... No właśnie. Jeszcze te platformy, ja po prostu nienawidzę tych platform, kurde, czasowych. Po co to w ogóle tu jest dodane? Ugh. Fuck. No, dobra. To mi się strasznie przypomina z Sonic Adventure 2, z poziomu Sky Canyon, w którym mieliśmy te sprężyny, które aktualnie musimy naciskać parę razy, żeby się dostać do góry. Bardzo podobny myk, że tak powiem. Dobra. Pierścionki, for a win. Okej. Okay. Odejam. Fuck. Get out of here, kupi przeciwnicy. Nie, szybko, Tails. Po chuju fest. Może to szło tam w lewo. Okej. Okay. Tyle dobrze. Wiecie, może sam w sobie to nie jest poziom podwodny, ale znajduje się woda tu i tam. I, no mówię, jeśli chodzi o... O wow. O samą... Ja pierniczę. O samą zasadę co do poziomu wodnego może tak powiem. Aha, tu się dostałem niepotrzebnie. Kurwa mać, co za syf. No, jeśli chodzi o samą zasadę wodnego poziomu, to jest syf. Jak widzieliście przed chwilą. Właściwie chyba kapsuły też przestały być automatyczne. Tak jak w Advance 2 to dodali, że wystarczy dotknąć kapsuły, tak jak to choćby, nie wiem, w Adventure czy tam Adventure 2 i od razu nam się dostaje. Tak teraz musimy specjalnie na nią wskoczyć albo zwinąć się w kulkę. Przynajmniej ja tak zwróciłem na to uwagę. Nie wiem, czy to sprężyn. O, sprężyny są, dobra. Sprężyny są automatyczne. Chwila. No nie są automatyczne kapsuły. Fuck. Jezus, Boże święte, to sterowanie jest do bani. Jezus. O, tam był one-upek. A nie, to tylko speed use. Może ja widzę wszędzie one-upki, bo... O, zrobiliśmy one-upka właśnie. Bo ja chcę one-upki. Znaczy chyba właśnie. Jak zawsze mam cicho muzykę, ale zauważyłem, że mamy już 3 życia, nie 2. I że mamy powyżej 100 pierścieni. Gotta go fast. Jezu, jak mamy speed use, to już w ogóle nie możemy ustać z Sonikiem w miejscu. Albo to bione z jakąkolwiek po prostu postacią. Tails idealnie, kurde, wleciał na sprężynę. Strasznie podobne asety zostały potem użyte w Sonic Rush, w jednym takim poziomie. Nie pamiętam, jak się nazywało. Huge Crisis? Czy coś ten deseń?
Tak się chyba nazywał. Tutaj sporo asetów właśnie było użytych później tam. Uuu, złoty medal, naprawdę? I mamy lekką, inną muzyczkę końca, jak zdobywamy złoty medal. Prawda, złoty medal? To było dobre przejście? No, to tylko pokazuje, jak bardzo syfny to jest ten, jak bardzo syfny jest ten poziom. Idę. 12 punktów. Mówię, nie zdziwię się, jak ja tego nie przejdę, bo przez sterowanie nawet to trudno jest zrobić, naprawdę. Przez to, jak Sonic czasami po prostu... No, albo jak to się pojawia kompletnie na innym końcu, kurde. Fuck. Musimy na czas daną ilość tutaj wrzucić. Czy ta gra naprawdę będzie tak robić w tej chwili? O. Lepiej. Jezus. No dalej, Sonic. Dziękuję, Tails. Boże. Jedno życie. Tfu. Na ciebie, gro. O, dobra. Chociaż tyle. Dobra, teraz musimy chyba wyżej. Chyba. Tutaj? Tak. Akt drugi. Ocean Base. Ech. Jest tu coś może? Nie, po co? Teraz będę patrzył za łanapkami, jak leci. O, tak, jesteśmy w wodzie. A nie, dobra, musimy chyba wyżej. Oczywiście przeciwnicy, uhu, dobry pomysł, dajmy tu przeciwników. Niech powkurzają graczy. Niech znienawidzą tą grę. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Fuck. Czyli muzyka to jest bardzo dobra. To tyle chociaż. Gdybyśmy mieli słuchać jeszcze, wiecie, z syfu, to już byłoby w ogóle niefajne. Czy ja mam iść na górę, tylko po prostu mi cały czas Sonic skręca? Tak. Oczywiście, że tak. Dobra, okej. Okay. No choćby to też było w poziomie z kolei jakimś takim podniebnym, że tak powiem. O, ciao, fajnie. Super. Nie pamiętam nazwy, tylko że tam nie wychodziła z tego woda, z tego czegoś, tylko po prostu spadochron dostawaliśmy. Nie pamiętam za bardzo, mówiąc szczerze, nazw poziomów z Sonic Rush, nie wiem czemu. Są gry, z których więcej pamiętam nazw. Niektórych mniej. Naprawdę tam był przeciwnik. Jezus. Ho, homo ciao. Super. Dobrze, mamy najlepszą postać w całej... Ach, Jezusie, w całej serii. For a win. Aha, mam iść wyżej, tak? Jezus, chyba. Spierdalaj, kurwa. Gdzie ja mam iść? O. Yeah! What the fuck w ogóle? O mój Boże, wyczuwam większe cierpienie niż w poprzednich dwóch odcinkach, przysięgam. Przede wszystkim dzisiaj legit już zdążyłem przeknąć na tą grę. To jest coś, czego chyba wcześniej nie zrobiłem jeszcze, przynajmniej z taką premedytacją. Okej. Okej. Gotta go fast. Tam była platforma, motywa obywatelska, czy co? Ohohoś, no kurde. Co za debil wpadł na to, żeby tutaj dać kolce. Powkurzajmy, kurde, gracza. Jej, bounce. Chociaż to istnieje. Dobra. Tak, ci aktualnie przeciwnicy, którzy tutaj są w momencie, kiedy wspinamy się po tym wodospadzie, to aktualnie w momencie, kiedy jesteśmy w kulce, to i tak czy siak na nas wlecą, to tracimy pierścienie, bo są potężni czy coś. Jezus, wszędzie te bloki, które mogą nas zgnieść. Boże, dobra zabawa. Z dyms. Chuj wam, nie powiem gdzie. I tam były strzałki w drugą stronę, o właśnie. Okej, okay, dobra. Jestem tu, jestem wyżej czy coś. Dopiero co wspominałem o tym, że te bloki to po prostu syf i właśnie mnie zgniotły, no super. Ech, jak już mówiłem, dobra zabawa. Dobra. Ech. Naprawdę ja cały czas nie mogę uwierzyć, że ja gram po prostu w grę zrobioną przez te same osoby, które robiły Advance 1 i Advance 2.
jest taki spadek w jakości. Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, co tu się zapodziało. Okej. Okay. Troszeczkę tak, jakbyście zagrali w Sonic Unleashed i zaraz potem zagrali w Sonic Forces. I właśnie ktoś by wam powiedział, ej, wiesz, że to jest przez tą samą firmę zrobione? Pewnie nie jedna osoba miałaby takie, co? Naprawdę? Jakby się jeszcze tej osobie powiedziało, co było pierwsze, co było najpierw, co było później, to już w ogóle. Mniej więcej tak się czuję właśnie, jak gram w Advance 3... Powiedzmy, Advance 1 i Advance 2 to jest taki właśnie Sonic Unleashed, takie bardzo, bardzo, bardzo złociaśne gry, a to jest takie Forces. Choć kurde, Forces jest lepsze, no. Na przykład wolę krótsze poziomy Forces, które mają i tak czy jak sobie level design niż to, niż ten syf. Długie poziomy, znaczy one są w miarę normalne, że tak powiem, długościowo, ale są za długie dla mnie, biorąc pod uwagę, że ja się męczę tutaj. No i właśnie level design po prostu zsie. Czy to już? Tak. Tails się tepnął, bo tam nie pasował, o co chodzi w ogóle? Okej, okay, akt drugi za nami. Dobra. Apparently mamy chyba iść tędy. Okej. Okay. O, tu jest kolejne. Nie, do kolejnego już nie chcę wchodzić. Chyba te cztery życie nam starczą, chyba. Na tym nie chcę zaśmiecać odcinka, kurde, tą właśnie minigierką, która jest do bani przez sterowanie zresztą. Sam sobie pomysł jest ok, ale mówię, gdyby Sonikiem się lepiej sterowało i przeskakiwanie też z jednej strony na drugą, to jest wow. No a nie mówiłem, że i tak czy jak ten przeciwnik nas dziabnie. Okej, okay, tarcza. To się może przydać czy coś. No home block teraz w tą stronę. Boże, za co? Okej. Okay. Już lepiej. What the fuck? No tu chyba trzeba iść na dół? Nie wiem, dobra, zobaczę, co się znagłoży, ale coś mi się kojarzy, że chyba... tak. Oczywiście zero informa... To nas cofa? Tak, to nas cofa. Ja A nie, to jest checkpoint. A, dobra, to chyba jednak nie. No, ale dokończając żadnej informacji, w którą stronę mamy iść, żadnej strzałki. Jeśli ktoś mi powie, że hej, klasyki tak nie robiły, to ja przepraszam, ale będę teraz bronił Marble Garden, które miało wszędzie strzałki, gdzie możemy iść, gdzie mamy iść i tak dalej, a to było w Sonicu 3. I to był klasyk, który mówił nam, gdzie mamy iść, literalnie po prostu. Były strzałki tu i tam. I przede wszystkim level design Marble Garden nie ssał pałki. I mean, to nie był za najlepszy level design w całym Sonicu 3, ale i tak czy siak daleko, daleko temu poziomowi do poziomu, że tak powiem, tego poziomu, hehehe. Tak mi się niefortunnie słowa dobrały. Czy coś. Jej, bieganie po wodzie. To jest akurat coś, co zawsze bawi. Jezus, już? Okej, okay. Bardzo dobrze. Oh. Akt trzeci za nami, moi drodzy. Więc teraz bossik, z tego co widziałem, tutaj był switch. Więc tak, okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj mamy poszmaragd chaosu. To nie. Nie tędy droga. Czyżby tędy? Może? Może tak? Może nie? Tak, tutaj. Okej. Okay. Czym ty byłeś, bossie? Ocean Base versus boss. Jazda. Zbierz jakieś, dziękuję, pierścienie. O! Ten boss. On był... I mean, tutaj trzeba wejść był pomiędzy nogi, hue, czy coś. I trzeba go atakować, tylko że czasami dzieje się taka dziwna rzecz, że jak ma te nóżki, to one tak jakby
skręcają się do środka i wtedy to nas boli i ja nie rozumiem what the fuck w ogóle. Tak się dziać nie powinno. Na razie przynajmniej ten boss nie chce pokazać od tego, o czym mówię. Chyba, że mi się tylko wydaje. Może tak być, jak mówiłem, ja Advance 3 nie pamiętam, nie chcę pamiętać. I to tyle. Okej. Okay. Poszło easy peasy. Bo to zakładając, że on tymi nogami nic tam nie robił, to jest okej, okay, boss, no. Nic złego, na szczęście. Dobra. I nice. No, boss był najlepszą częścią tego poziomu, który się... Ale za nami to już jest, na szczęście. Okej, okay, Sonic & Tails vs. Boss clear. I mamy złotą monetkę. Boże, pięknie. Okej. Okay. Nie, nie. Tylko nie Toy Kingdom. Boże. Ach, moi drodzy, w następnym odcinku Toy Kingdom. Czyli jeszcze więcej zgniatających bloków i wkurzających level designów i pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. Tak więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał i do zobaczenia do następnego cierpienia z Sonic Advance 3 w drodze po drodze do Sonic Mania Plus. Jeszcze o 17, tak więc see ya!